O co pyta sąd na rozprawie Frankowicza? Zamiast suchej teorii, 19 pytań, które sąd zadał na mojej rozprawie Frankowej. Zapraszam. Witam serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Dziś, zgodnie z obietnicą, opowiem Wam o tym, jak wygląda rozprawa, na której przesłuchiwany jest Frankowicz. Pokażę 19 pytań, które zadał na rozprawie mi. Sąd. Czyli przejdziemy od A do Z po kolei, jak wygląda takie przesłuchanie, o co pyta sąd. W drugim odcinku opowiem o tym, o co pytał pełnomocnik banku. Zatem przejdźmy od razu do rzeczy, jak to wygląda w szczegółach. Przesłuchanie Frankowicza w sądzie, część pierwsza, 19 pytań sądów. Standardowo pierwsze pytanie, które pojawia się bardzo często w tego typu sprawach w sądach, to czy któryś z Państwa chciałby zacząć, albo które z Państwa chciałoby zacząć? Bo bardzo często jest tak, że w rodzinach jedno z dwojga czy z czworga, w zależności od tego, ilu kredytobiorców jest zaangażowanych w proces, to nie wszyscy biorą tak samo udział w całym procesie podpisywania umowy. Często jest to tak i tak też było u nas, że to ja zajmowałem się tą sprawą i moja żona polegała już na wyborze, którego ja dokonałem, jeśli chodzi o kredyt, bardziej dla niej były już finalne parametry końcowe. Czyli to, ile będzie wynosiła rata, i jak, jak długo kredyt, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie już techniczne rzeczy, czyli po kolei całe, cały proces rozmów z pośrednikiem był po mojej stronie. Stąd też sądy wiedzą o tym, dają często możliwość zajęcia stanowiska jako pierwszej osobie, która jest bardziej w temacie zorientowana. No i tutaj, oczywiście, ja wskazałem, że. To ja będę chciał pierwszy się w tym temacie wypowiedzieć. Od razu powiem, że nie będę streszczał całego przesłuchania, czy wszystkiego co mówiliśmy, bo to dotyczyło fizycznie naszej sprawy, powiem o tych ciekawszych rzeczach, które są istotne, mogą być dla Was przydatne. Natomiast też zwróćcie uwagę, że pytania, które tutaj są, są takie, jakimi je zanotowałem, jeśli chodzi o słowo w słowo, tak jak sąd czy prawnik banku pytał, nie przerabiałem jakichś, nie robiłem stylistycznych poprawek. Po prostu zobaczycie bardziej naturalnie, tak w formie surowej. Jak to wygląda? Jest to normalna forma rozmowy z sądem. Proszę podać swój wiek i zawód. Tu oczywiście odpowiedziałem na te pytanie. Czy był pan kiedyś karany za składanie fałszywych zeznań? I tutaj sąd pouczył mnie o tym, że gdyby się okazało, że będą niezgodne z prawdą, to może być konieczność przesłuchania ponownie. Pytanie czwarte, no to już takie ogólne. Sąd powiedział: Proszę za tym powiedzieć, po co by państwu potrzebny ten kredyt i dlaczego zdecydowaliście się na podpisanie, no właśnie takiej umowy. Tutaj opowiedziałem naszą historię, która wiązała się z tym, że mieszkanie, które zakupiliśmy za ten kredyt, to mieszkanie, które wynajmowaliśmy od właścicieli i w nim mieszkaliśmy. Kilka miesięcy właściciele, z uwagi na zmianę sytuacji życiowej, postanowili je sprzedać, dali nam prawo, możliwość kupienia tego mieszkania jako pierwsi. Myśmy na tą propozycję przystali, bo nam się tam dobrze mieszkało. W związku z tym chcieliśmy zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania, w którym mieszkaliśmy. I tutaj, jaki był cel tego pytania? Celem tego pytania był było ustalenie na jaki cel, czyli to, co tutaj są pytał. Po co był państwu potrzebny ten kredyt? Czyli jaki był cel? Cel był, mówiąc wprost, konsumencki na potrzeby własne. To nie było mieszkanie inwestycyjne, nie było pod, w, kupione po to, żeby prowadzić w nim działalność gospodarczą, tylko na nasze potrzeby mieszkalne. No i dlaczego zdecydowaliście się na podpisanie takiej umowy? Więc tutaj wspomniałem o tym, że myśmy z racji tego, że byliśmy zapracowani, poszliśmy. Nie mieliśmy czasu na to, żeby gdzieś tam chodzić po kilku różnych sądach, nie sądach, tylko bankach i porównywać oferty. Udaliśmy się do pośrednika, akurat była to firma Open Finance, czyli fioletowe logo. No, uznaliśmy, że tam jest tak, pojmowaliśmy na tamten czas, że tam jeżeli siedzi ktoś, kto ma tu plakietkę doradca klienta, to on przeanalizuje, czyli zrobi trochę za nas i na tym pewnie zarabia prowizję, więc to było dla nas spoko że on za nas przeanalizuje wiele tych różnych ofert i wybierze najbardziej dopasowaną do nas. To, że yy, to mijaliśmy się w, z prawdą w tym zrozumieniu rzeczywistości jako młodzi, 25-latkowie wtedy, no to, to dzisiaj już to wiemy. Ale na tamten moment takie były decyzje, a sąd podczas tego przesłuchania bada stan na moment podpisania umowy. No, więc poprosiliśmy o, o, jakby, sprawdzenie naszej zdolności kredytowej oraz tego, jak wyglądają warunki w różnych bankach. No i spośród wszystkich tych ofert, które tam pośrednik przeanalizował, przedstawił nam dwie, to było PKOBP chyba i właśnie m -Bank. I tutaj były różnice po prostu w wysokości raty. No i tutaj sąd pyta, no i dobrze. No i teraz, jak poszliście Państwo do tego. Pośrednika, to czy od razu zaproponowano Państwu kredyt indeksowany do waluty obcej, czy też pośrednik proponował kredyt w złotówkach? Zgodnie z prawdą odpowiedzieliśmy, że oczywiście w naszym wypadku mieliśmy zdolność kredytową na i taki, i taki kredyt. Co wiem, że nie było tak w większości przypadków, bo w większości przypadków z uwagi na wysokie stopy procentowe w kredytach złotowych, wielu osobom ta zdolność na kredyt w złotówkach po prostu nie wychodziła i frank był jedyną opcją. W cudzysłowie, frank, bo oczywiście wiem, że tego franka tam nie było. No więc tutaj odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że była propozycja. Takiego kredytu. No natomiast, no to co zdecydowało? No to zdecydowało to, że wysokość raty była ewidentnie większa. U nas wyglądało to dokładnie tak, że pośrednik w Open Finance powiedział: No tutaj mamy w złotówkach to by była rata 1300 złotych, a we frankach 850 złotych złotych. To była bardzo ważna myśl podczas całej rozprawy, bo tak też było w trakcie rozmowy z pośrednikiem, że kredyt ten nam był przedstawiany jako kredyt złotówkowy, ze złotówkowym był porównywany, a frank był jakimś tam elementem dodatkowym w tym kredycie, bez wskazania, po co on tam się w ogóle znalazł. No i teraz <laughs> dla nas, jako młodych ludzi, ta rata pomiędzy 850 a 1300 to było 450 zł, czyli ponad 50% różnicy na racie na korzyść tego indeksowanego do waluty obcej. No więc zdecydowaliśmy się na taki kredyt. Ja pamiętam, że zapytałem też, no dobrze, ale jakie tutaj może być ryzyko? Na co pośrednik finansowy odpowiedział? No, ryzyko, jak to ryzyko, ryzyko walutowe. No. OK, a na czym ono polega? Jak to z walutą, panie Grzegorzu? Raz do góry, raz do dołu, nic specjalnego. I to był jakby koniec informacji o ryzyku walutowym. W związku z tym e, sąd, e, sąd e, zapytał: No to jak pośrednik powiedział, że ten kurs może rosnąć lub spadać, to czy powiedział, jakie to będzie miało przełożenie na wysokość raty i całego państwa zadłużenia, ten, te wahania kursu franka? Czy pośrednik powiedział? Zobaczcie, kiedy jest bardzo ważne pytanie. Czy pośrednik powiedział, czy komuś z was, napisz w komentarzu, czy tobie pośrednik podczas brania tego kredytu albo pracownik banku wskazywał na to, że jak kurs się zmieni, to wzrośnie lata, że będzie dług większy? Komu z was? Jestem ciekaw, komu z was tak wskazał na to, bank, pracownik banku lub pracownik pośrednika, napisz w komentarzu. Czy u was tak było? U mnie absolutnie nie. Dlaczego? I tutaj odpowiedziałem zgodnie z prawdą w sądzie, że w Wysokiej Sądzie u nas cały czas pośrednik podkreślał wysokość raty w złotówkach, i cały czas podkreślał, że mamy do czynienia z ratą równą. Jako człowiek, który brał pierwszy raz kredyt, ja dzisiaj wiem, jakimi prawami się to rządzi, bo dzisiaj mam już tę świadomość. Natomiast na ten moment, kiedy masz dwa fakty, 850 zł, rata równa i pokazuje symulację tego kredytu, że 850, 850, 850, tam grosze się różniły, no to było jasne, dobra, coś tam może się wahać, no ale to, to wahania mogą być jakieś tam grosze. Nie, nie było żadnej innej dodatkowej informacji. No dobrze, ale nawet jakby wahania, te, te wahania kursu były, to czy wiedział Pan, że wpłyną one na wysokość raty? I tu zobaczcie, to jest pytanie numer 7. Ja na to pytanie odpowiedziałem zgodnie z rzeczywistością, czyli tak, że no nie, bo cały czas podkreślana była wysokość kredytu w złotówkach. Mnie jako punkt odniesienia interesował kredyt w złotówkach. Taki dostałem i taki spłacałem i spłacam od początku, wpłacam do banku złotówki. I ilość złotówek, którą ja jako konsument zapłacę, to mnie interesowało, a nie ile to tam jest tych franków. Czyli była mowa o ratach w złotówkach, tak? Potwierdza tutaj sąd. Tak, dokładnie tak. Czy dostaliście Państwo harmonogram spłaty i czy tam była, była kwota w, w tych, we frankach? No to ja powiedziałem, że my harmonogramu spłaty nie widzieliśmy przy okazji podpisywania tej umowy. A on przyszedł jakiś czas później. Zresztą w umowie było napisane co później też zwróciłem na to uwagę, że, in, że ta ilość franków wymieniona w tej umowie jest czysto informacyjna. Dostajemy kredyt na 185 tysięcy w naszym konkretnym przypadku złotych? A ile będzie to franków, to bank nas za jakiś czas poinformuje, jak już nam kredyt wypłaci? Po ile sobie te franki przeliczył. No i teraz no jak dostaliście już Państwo ten harmonogram? Pytanie dziesiąte czy w tym harmonogramie raty były wyrażone w złotówkach, czy we frankach szwajcarskich? No więc na to pytanie dziesiąte yy, odpowiedziałem, że my ten harmonogram zobaczyliśmy dopiero w pewnym momencie. Okazuje się, że yy, po jakimś już czasie, kiedy wpłacaliśmy te raty, za każdym razem wpłacaliśmy na to konto w M banku 850 zł, bo tyle miała wynosić rata równa, o której nas informował pośrednik w banku. No i teraz yy, u tego pośrednika w Open Finance. I teraz. Zaczęło się zdarzać po pewnym czasie, że dzwoniła do nas windykacja banku z informacją, że jest jakaś niedopłata na tym kredycie. No, ja byłem zdziwiony, no, miało być 850 zł. Zawsze, zawsze wpłacęliśmy tam z jakąś lekką górką, na to ciągle brakowało. No, to robiliśmy w przelew na tą dopłatę, nigdy nie było czasu się tym specjalnie zająć, żeby zobaczyć o co chodzi. Ale pewnego razu mówię, dobra, robiliśmy porządek w finansach, siedzieliśmy ze Wą przy stole, dobra, porządkujemy finanse, co mamy, jak mamy, gdzie mamy, jakie zobowiązania, jakie, jakie koszty i tak dalej. No i sobie to sprawdzaliśmy. no, mówię, dobra, to sprawdźmy, ile w ogóle my mamy tego kredytu do oddania, i ile tam trzeba przelewać raty żeby finalnie nigdy już do nas ta windykacja nie dzwoniła, bo będziemy przydawać ciut więcej. No i się okazało, że wtedy faktycznie w, na koncie w banku znajdował się harmonogram spłat i wtedy zobaczyłem, że on jest wyrażony we frankach. Byłem zdziwiony, bo spodziewałem się tych, no nie 850, tylko że to coś tam urosło, no ale nie wiedziałem, nie wiedziałem skąd to się bierze. No to mówię, dobra, ale to jest tu informacja, ileś tam tych franków było, nie pamiętam jak wygląda wysokość raty. To pytanie, no ale to dalej nie wiem, ile to jest złotówek. I zacząłem szukać na stronie banku, to ja nie pamiętam, który to był rok. To 2011, któryś rok. Ale zacząłem szukać wtedy i sprawdziłem. Okazało się, że nie mogę znaleźć miejsca, w którym byłby, byłaby. Pod... Dzisiaj to się prosto znajduje. Jest tabela kursowa, można po dokładnych datach sprawdzić. Wtedy nie było to tak proste do znalezienia. No i nie wiedziałem po prostu, jak, jak to sprawdzić. No więc. Tu sąd dopytuje, czy ten pracownik banku nie mówił, że te raty będą wyrażone we frankach szwajcarskich i gdzie znaleźć ten kurs, żeby przemnożyć ten kurs razy wysokość raty, by ta rata była wyrażona w złotych polskich i żeby pan mógł taką ratę przeleć na to konto. Czyli zobaczcie, że tutaj sąd chciał ustalić, czy to dokładnie tak wyglądało, że faktycznie były te franki, my mieliśmy świadomość, że to był kredyt złotówkowy. W złotówkach, wpłacane były złotówki, były jakieś franki, ale nie ma tego powiązania. Czyli, te, bo czego dotyczy główny zarzut, z którym poszliśmy do sądu? Do tego, że bank ma w ręku suwak, bo ile przelicza franka i dla konsumenta nie jest to kompletnie jasne, ile będzie kosztował ten frank. Że w tamtych czasach, dzisiaj możemy sprawdzić tabelę na dzień dzisiejszy. OK, ile tego franka bank policzy, ale to i tak nie zmienia faktu, że to tylko bank o tym decyduje i ze mną o tym nie rozmawia, ze mną tego nie negocjuje. No i teraz, tu w tym momencie. Są tu pewnie się, czy pracownik banku nie mówił, gdzie poszukać tego kursu franka, jak to sobie liczyć, no bo będzie rozpisane. Nie, nie było takiej rozmowy, tam była presja czasu, za nami w holu stała cała grupa ludzi, którzy też czekali na spotkanie. Pracownica banku w, tym, w trakcie tej rozmowy. To, co ja jeszcze tutaj doprecyzowałem w zasadzie, bo to o tej pracownicy banku to powiem wam za chwilę. To, co doprecyzowałem tutaj, to powiedziałem Wysoki Sąd. Ja tutaj cały czas mówię o spotkaniu u pośrednika finansowego, bo jakby cały proces sprzedażowy wyglądał w taki sposób i o tym poinformowałem też sąd, że wszystko co najważniejsze odbywa się w Open Finance. Tak nam to sprzedawano, że tutaj wybierzemy wam ofertę, wynegocjujemy, załatwimy wam fajne warunki. Z tą negocjacją też później jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Załatwimy Wam taki kredyt, że będziecie zadowoleni, Wyjdziecie w zasadzie do banku tylko już złożyć, tam będzie gdzie ptaszki będą postawione, tylko idziecie podpisać i kredyt mamy. Także tam jest tylko formalność. I myśmy tak, tak po prostu to postrzegali, uwierzyliśmy, że tak to się odbywa, braliśmy pierwszy raz kredyt, nie mieliśmy świadomości, jak ten proces wygląda, że to jest tylko pośrednik. Tam było nam to sprzedane, że to z Open Finance wszystko się tutaj ustala, tam idziemy podpisać dokumenty i to się już cały proces zaczyna dziać dalej. Więc takiej informacji też pracownik Open Finance, ani później pracownik banku nam akurat nie udzielił. A czy pra Czyli pracownik banku nie zwracał państwu uwagi, że pojawia się w tej umowie kurs kupna i kurs sprzedaży i odwołanie do tabel banku, by pan mógł tam to znaleźć i wiedział, jak to spłacać, no i jak obliczać sobie wysokość laty. Nie, oczywiście, że nie było takiej informacji. Ja oczywiście nie mówię wam, żebyśmy mieli jasność. To, 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 to nagranie to z jednej strony jest trochę poradnik dla Frankowicza, bardziej informacje o tym, czego możecie się spodziewać, z drugiej strony ja wam mówię, jak to wyglądało u nas na rozprawie, więc ta, ta, to, to nie są informacje, co ty masz odpowiadać, bo ty masz odpowiadać zgodnie z tym, jak wyglądało to u ciebie. Tak, żebyśmy mieli jasność. Ja nie mówię, co odpowiedzieć na te pytania, bo ja mówię, co ja odpowiedziałem, bo tak było u nas. Tak było u nas. Ty musisz odpowiadać zgodnie z tym, jak było u Ciebie. I te pytania, one mogą się trochę różnić, bo co sędzia, to pewnie ma inne punkty, o które chce zapytać, ale główny szkielet będzie wyglądał bardzo podobnie. Pytanie 14. A czy Pan pytał, czy taką umowę można wziąć do domu i na spokojnie ją sobie przeczytać? Na etapie Open Finance nie było żadnej umowy. Na etapie M-Banku, tak jak już wspomniałem, to był proces, który wyglądał tak, że my tam szliśmy tylko domknąć formalności. Oczywiście, ja, ja tą umowę wziąłem i chciałem. A z racji tego, że jestem słuchowcem, to kiedy czytam to mój wewnętrzny głos, czytam mi to na głos. A w tym czasie, kiedy ja chciałem się zapoznać z tą umową to pani pracownik banku cały czas do nas mówiła, a jak już, czy meble wybrane, jakiś remont, a planują Państwo jakąś, Pociechę w ogóle dużo takich dziwnych pytań, które mówię, dobra, no tutaj podpisujemy, a z drugiej strony też już dostaliśmy umowę, tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy podpisaliśmy drugą, bo nam powiedziała, że jest możliwość obniżenia marży, tylko musielibyśmy wziąć drugi produkt, to jest kartę kredytową, tam nie trzeba z niej korzystać, jak oddamy w 30 czy tam 40 dni, to nie ma oprocentowania, no ok, jak jest możliwość obniżenia marży, no to dobra, nie? No i teraz, jeżeli nie trzeba z tego jeszcze korzystać, no to ok. I poszliśmy za, za, za taką ściankę regipsową, no i tam za tą regipsową ścianką było stanowisko i tam pracownik, który sprzedawał karty kredytowe mówi, to są ludzie, drodzy Państwo, jest szaleństwo. Tyle osób po prostu, co teraz bierze te kredyty, to jest, my się nie wyrabiamy z robotą. Więc my mieliśmy też poczucie takiej presji czasu, że trochę kurczę, w ogóle cieszyliśmy się, był stres, czy dostaniemy ten kredyt. Nie wiem, czy u Was też tak było, mieliście stres, czy dostaniecie w ogóle kredyt, czy nie. Zresztą przypuszczam, że ci z Was, którzy dostali najpierw informację, że na złotówki to nie macie zdolności, to wcale nie było jakiejś takiej mega pewności, że tak, już ten kredyt mamy. Myśmy siedzieli tacy w napięciu, bo tak. Sytuacja wyglądała w taki sposób, że jeżeli nie dostaniemy tego kredytu, to musimy się wyprowadzać, a dopiero co pół roku wcześniej się przeprowadzaliśmy i no w ogóle to nie było na rękę. To mieszkanie nam się podobało, okolica nam się podobała, więc stwierdziliśmy, nie, no tu po prostu bardzo nam zależy, żeby dostać ten kredyt. I to mieszkanie móc nabyć. No i w tym momencie, kiedy myśmy przeszli te, całą procedurę na, nabycia tej karty kredytowej, poszliśmy no to pani, która już tam e, czekała na nas, mówiła, proszę bardzo, no to tu mamy tak, najważniejsze punkty to jest e, kwota kredytu. Proszę, tu jest 185 tysięcy, tak jak Państwo wnioskowali, tutaj marża jest 1.1, tutaj mamy na 30 lat, tak jak Państwo wnioskowali, i raty równe, także tu się zgadza. Tutaj będzie ciut wyższe oprocentowanie na czas wpisania do hipoteki. No i podpisujemy tu, 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 tu i tu, tak? I tak wyglądał proces podpisania umowy. I nawet jak ja chciałbym to przeczytać na spokojnie. Pani do nas cały czas mówiła, i cały czas była ta presja, że ludzie czekają, że się oni nie wyrabiają. Oczywiście, dziś można powiedzieć po fakcie, że hola, hola, szanowna pani, ja chcę się spokojnie zapoznać z tą umową. Ale te, wtedy nie wiedzieliśmy, jak młodzi ludzie, że mamy w ogóle taką opcję, no nie mieliśmy takiej świadomości. Czyli pan, y, z pana wypowiedzi zrozumiałam, że ten pracownik banku zwrócił uwagę jedynie na kwotę kredytu, okres kredytowania, wysokość marży i wszystkich tych postanowień umowy z państwem nie umówił. Dokładnie tak to wyglądało, nie umówił, czyli nie umówiła. A czy któreś postanowienia tej umowy negocjowaliście? I to pytanie ma o tyle istotny charakter że jeżeli konsument zawrze nawet umowę, która ma, jest dla niego niekorzystna, ale negocjował jej zapisy, to w tym momencie może nie skorzystać z ochrony, jaka jest dla konsumentów wynikająca z dyrektywy 93.13. Pan powiedział, że udało się Państwu obniżyć marżę, jak wzięliście tę kartę kredytową. Tutaj jakby dlatego opowiadałem o tych szczegółach, bo pytania mają tutaj w tym wypadku znaczenie. Czy... Jakieś jeszcze zapisy państwo negocjowali. No i ja tutaj sprostowałem, wysoki sądzie, ja bym bardziej powiedział, że my nie tyle negocjowaliśmy marżę, co bardziej było to do sprzedanie nam drugiego produktu tak zwany upselling, czyli pracownik banku chcąc sprzedać nie tylko kredyt a kartę kredytową jakby zareklamował nam to tym, że jeżeli weźmiemy tą kartę, to będziemy mieli mniejszą marżę, więc to, to, to nie wynikało z naszej inicjatywy, tylko inicjatywa była po stronie banku, czyli weź dwa produkty, będziesz miał mniejszą marżę na, na jednym z nich, więc ja nie uważam, że myśmy cokolwiek negocjowali, a z drugiej strony. Z drugiej strony, nie, jak już wskazałem, jako młodzi ludzie, którzy stresowali się, czy dostaną ten kredyt, to mi by do głowy nie przyszło, że ja jestem w jakiejkolwiek pozycji, w której mogę coś z bankiem, wielką instytucją, zresztą zaufania publicznego, jak wtedy mylnie sądziłem, negocjować. No i tu ostatnie dwa pytania: czy w dacie zawarcia umowy, byliście państwo małżeństwem, czy mieliście Państwo ustawową wspólność majątkową, no i czy cały czas spłacacie państwo raty w złotych polskich? No, i to jest moi drodzy w zasadzie 18 pytań, które zadał sąd. Jak widzicie, pytania te dotyczyły głównie przebiegu samego podpisania umowy: tego, czy mieliśmy czas i spokój, żeby się zapoznać z umową, czy mogliśmy ją negocjować, czy wyjaśniono nam mechanizm, w jaki bank będzie przeliczał złotówki do franka, franka do złotówki. I czy informował nas bank o tym, gdzie możemy my sobie szukać takich informacji? Jestem ciekaw, napiszcie, czy wy mieliście podobne. Ci z Was, którzy mieli już rozprawy sądowe, a wiem, że mnóstwo naszych widzów e, już jest po rozprawach. Jakie Wy mieliście pytania inne niż te, które u nas się pojawiły, które mieliście takie same? Dajcie znać to też dla osób, które będą oglądać ten odcinek, to zobaczcie do komentarzy. Tam nasi widzowie z całą pewnością podzielą się z Wami swoimi pytaniami, jakie u nich pojawiły się na rozprawie. Już w następnym odcinku. Pokażę 28 pytań. To było 19 pytań, które zadał sąd, a w następnym odcinku 28 pytań, które zadała nam prawnik banku. I tam będzie również ciekawie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was wartościowy, się przydał. Jeśli tak, to udostępnijcie go w, swojego social media, w swoich social mediach. Jak macie znajomych, którzy walczą z bankiem, wyślijcie im link, bo na pewno poznanie takiego scenariusza o co sąd może pytać, te pytania mogą się pewnie różnić w zależności od, od sądu, od statusu, czy to konsument, czy nie konsument, i tak dalej. Natomiast pewne bazowe rzeczy, jak upewnienie się, czy mamy do czynienia z konsumentem, jak to, czy umowa była negocjowana, czy był poinformowany konsument o tym, jak działają te mechanizmy, one będą wspólne dla wszystkich spraw konsumenckich, jeśli chodzi o Frankowiczów. Ja dziękuję ze swojej strony. Zostaw komentarz pod spodem, aby algorytmy tego YouTube'a poniosły tą wiadomość do wszystkich, którzy walczą. Te pytania i te odpowiedzi mam wrażenie, że mogą być dla nich pomocne. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cerebanu.